Witam Cię serdecznie w szóstym odcinku Kulochłosty, w której to będę chłostać sama siebie, a właściwie swoje prace. I to są moje prace z przeszłości, tak? Więc zobaczymy, jak to wyglądało wcześniej. To już jest szósty odcinek, więc to niektórzy już dobrze wiedzą, jak to wyglądało. Może się w tym odcinku w końcu doczekamy tego sławetnego filmiku, w którym to robię paznokcie, mam kamerę na czole. Zobaczymy. W każdym razie dajemy intro i jedziemy z tym koksem. Zanim zacznę, przypominam, aby odblokować kolejny, siódmy odcinek, wystarczy, że wbijecie wspólnie 2000 łapek, jest nas mnóstwo, 20 tysięcy, więc to jest tylko 10%. Damy radę. Kolejne paznokcie, to było ostatnio, tymi paznokciami zakończyłam piąty odcinek. W szóstym odcinku rozpoczynamy paznokciami, o znowu one stroke, czyli jak już ktoś, to jest jego któryś odcinek, który ogląda, to już dobrze wie, dlaczego mówię znowu one stroke i znowu ten sam, więc no nie dziwota, że już tak sfuczałam się. No nie odbiega on od tamtych one stroke'ów, ani nie jest lepszy, ani nie jest jakiś gorszy, jest właściwie identyczny, więc tutaj progresu jakiegoś nie zrobiłam. Co my tu mamy? Paznokcie naturalne, namiętna samba, piękny kolor, ale każdy paznokieć inny, bo popatrzmy na przykład na... No jak zwykle te środkowe palce jakoś, no zawsze zaczynam od środkowych palców, jeżeli chodzi o chłosty. No bo patrzcie, tu w prawej dłoni takie jajco, a tu taki nawet przyjemny migdał. Nawet fajnie wyszczuplony. No ale reszta jest właściwie taka, jak powinna być moim zdaniem. No to krótkie, naturalne paznokcie, tutaj za bardzo nie idzie co spieprzyć, ale można. Okej. Okay. Skórki takie sobie też nie odbiegają niczym od całej reszty, więc przejdźmy do następnego zdjęcia. No, jakiś miszmasz mi się zrobił, bo to są znów te same paznokcie, którymi kończyłam piąty odcinek. Tylko biały, jakie pozalewane, zobacz. Tylko nie wiem, co tu od Janie bawiłam, ale ja przypuszczam, że ten produkt, na którym malowałam, miał jakąś dużą dyspersję, bo to jest całe poszarpane. To nie jest jedna gładka linia, tylko to jest jedna wielkie poszarpana linia. Rozpłynięta. Więc no i oczywiście moja ulubiona pozycja do robienia zdjęć dłoni. Dobra, lecimy dalej. Czyli te same paznokcie co przed chwilą, więc to się tak pomieszało. Też ta namiętna samba z one stroke'iem. Tutaj mamy inne paznokcie. Czemu sobie tak ucięłam paznokcia? No dobra, niech jest. Wiecie co? No za bardzo nie ma co chłostać, bo takie całkiem przyzwoite. No i kształt jest w miarę taki sam, skórek nie widać, bo zalałam oliwką, oczywiście nie wtarłam tradycyjnie, więc tutaj no, nie będę chłostać, bo nie ma za bardzo co. No dobra, co to tu się stanęło? Kwadrat, ale niektóre kwadraty, niektóre trumienki, już mnie to boli, boli to me oko. Bo zobacz, tutaj jest cudny kwadrat, lodzie miodzie panowie, a tu co się od Janie bawiło, tu już idziemy w trapez, trumienka, uwypuklę to, bo niektórzy mogą sobie tego nie umieć wyobrazić, tutaj mamy równoległe linie, o, tu jest równoległe, a tutaj już, jeszcze w statku łódka, tutaj już od najwęższej idziemy do coraz to, jak to się mówi? Dłuższej, szerszej, więc tu już mamy trapez, tutaj też jest trapez, tu jest kwadrat. Nie umiała się baba zdecydować, mówię o sobie. Tak. A co to w ogóle jest? Jest tylko kolor napisany, więc dalej jesteśmy we wrześniu. Dajmy, żebyśmy trafili do 3 października, gdzie ten filmik. O, kolejne paznokcie. Fajny migdał, długi, ładnie się świeci, fajna kolorystyka. Mam déjà vu, bo już takie same paznokcie w piątym odcinku mogliśmy widzieć. Jakie drzwi? Mam déjà vu. A déjà vu? Przemek stwierdził, że mam drzwi. Déjà vu. A ja mam déjà vu. Więc to są takie same paznokcie. To samo zdobienie, ten sam kwiatek, te same kolory, tylko w dłuższej wersji. Czyli spodobało się ogólnie. Tak. No już mi, ale mnie to boli, nie? Co tu nie pasuje? Może Przemek znajdzie. Co nie pasuje? Co tu nie pasuje? Jest jeden paznokieć z dupy. Całkowicie inny od reszty. No powiedzmy, czekaj.
jest dłuższy i jest krzywy, bo reszta jest... Ten, gdzie jest ten kwiatek? No dobra, też, to drugi. I ten malutki, wskazujący paluszek, podcięty, ja pierdzielę. Nie, dół. Który wskazujący, ten? No. Ja mówię o tym, krzywy jest. No krzywy to wszystkie są krzywe. Mogłeś nie pytać. No zobacz. Mogłam nie pytać. Ten jest podcięty od dołu, ten jest krzywy, ten jest... Dobrze. Może przejdźmy dalej. Piękne paznokcie z góry, tylko przejdźmy dalej. No i kciuki, bo patrz jakie krótkie kciuki do reszty. Jesus. Ale ładne, nie? Ładny, fajnie ten kwiatek wygląda. No, powiem wam, całkiem przyzwoite paznokcie. Gdyby nie były krótsze od reszty. Lecimy dalej. O, Aisha. Pamiętam ją bardzo dobrze. Też ten kwiatek, tylko Aisha, na fręczach. Aisha. O ile się... O ile... Ona miała na imię Aisha? Edyta? Chyba tak. Tak? Wiecie co, nie pamiętam. Paznokcie naturalne wzmocnione żelem. Chyba tak. Tylko tutaj, wiecie, ja taki żółto dziób. No, ja jestem ciekawa, jak ty się poczułaś, kiedy pierwszy raz przyszła do ciebie osoba o ciemnej karnacji skóry i tak... Jak ja mam paznokcie zrobić? To chyba nie była pierwsza. Nie? Bo ja miałam bardzo, taką bardzo, bardzo stałą klientkę, Saskię, która też była mulatką, chudziutka, taka miła, fajna dziewczyna. Tylko ja nie miałam po angielsku, więc ona w milczeniu siedziałyśmy cały czas. Zawsze kwadraty chciała. Pierwsze 3 wizyty walczyłam z jej skórkami po prostu. Czemu? Bo miałam bardzo zarośnięte. Chyba miała wcześniej jakieś paznokcie, ale chyba osoba poprzednia, która jej robiła paznokcie, skapitulowała i w ogóle tego nie robiła, a ja tak przez 3 wizyty coraz bardziej, no wtedy miałam zajebę. Wtedy nie miałam wariata, nie miałam chudego, nie miałam łysego, tylko walczyłam jakimś, nie wiem czym, zobaczymy to w filmiku, czym tam walczyłam, chyba jakimś kamiennym frezem daremnym, pewnie stępionym, bo nie wiedziałam, że frezy się tępią, to trzeba wymieniać kamienne, nie? Mniejsza o to, tutaj te paznokcie, no ten French, no mogłam wybrać inny cover, bo jednak wiadomo, że to jest tutaj karnacja mulatek, czy nie pamiętam, czy to była mulatka, czy afroamerykanka. Nie pamiętam. Mniejsza o to, no ale tutaj wypada wybrać taki odcień paznokci łoża, żeby pasował do karnacji, tak? Tak, Przemek już mi pokazuje podciętego paznokcia, dobra. Tylko, że tutaj to były naturalne paznokcie, nie wiadomo jak to było wcześniej wyglądało. A ja jeszcze nie byłam na tyle asertywna, żeby zachęcić klientkę jednak do tego, żeby no, albo to ściąć, zrobić na nowo, albo po prostu skrócić, żeby... No nie wiem. Nie wiem jak to wyglądało wcześniej, więc tutaj... Tragedii nie ma, oprócz tego Frencha, który jest mega gruby i teraz pokażę, jak on powinien wyglądać. Ale dużo tych Frenchy było. Bardzo dużo robiłam Frenchy. No. French girl. French. Tutaj, w tą stronę, tu mniej, a tu więcej tego Frencha. I to by od razu... Stronę? W tę stronę, tak, dobrze mnie tu poprawiłeś. I to by o wiele lepiej wyglądało i wystarczyło wybrać jakiś taki cover, który jest lekko, tak z 70-60-70 krycia procent. Że tutaj by szło przecieniować, a tu troszeczkę jakby się grubiej dało, to by zakryło wolny brzeg paznokcia naturalnego, więc no ja wtedy nie wiedziałam, że coś takiego mogę zrobić. Brak wiedzy skutkował tym, że radziłam sobie jak umiałam, no a że wyglądało tak, wyglądało, no to dobrze, moi mili. Lecimy dalej, jesteśmy dalej na wrześniu, tak? 5 wrzesień. Hurtowo wrzucałam po prostu, o widać tutaj paznokieć naturalny. Hurtowo wrzucałam zdjęcia z całego tygodnia, pewnie co tydzień, co jakiś tam czas. No dobra, bo tu niektóre są bardziej sklapnięte, drugie no to tak nie idzie stwierdzić, jak to wygląda. Okej, mamy następne paznokcie. Tą klientkę też pamiętam, tę klientkę. To była młoda dziewczyna, licealistka, chyba też tancerka. Albo baletni, nie. Nie pamiętam. Coś z tańcem. I tutaj chyba były hybrydy. Tak, hybrydy ze zdobieniami. Bardzo fajne, przyzwoite zdobienia farbkami akrylowymi. A paznokcie? No nie ma zdjęcia. No nie ma zdjęcia. Trochę pozalewałam skórki, bo chyba ombry tutaj robiłam trochę mocno. No ale nie ma zdjęcia takiego, wiecie, żeby pokazywało coś więcej niż paznokcie pod pewnym kątem. Tutaj się nie porozwodzimy nad tym dłużej. Ale uwaga na tu. Tu muszę wam coś opowiedzieć. To jest hit, teraz to wam opowiem. Te paznokcie są z odrostem i to jak ściągnięte zostały hybrydy, bo ta klientka przyszła na ściągnięcie hybryd. Była taka wizyta umówiona i mówię, patrzę tak na te paznokcie i mówię, kurde,
Ale ma pani ładnie zrobione te paznokcie. Gdzie pani była robić te paznokcie? Bo mówię, kurde, w Rybniku tak... No nie robi... Wiecie, no tak było wtedy średnio z tymi paznokciami. Czyli co, przychodziły klientki po innych salonach i było średnio? To było mało powiedziane. Jesus. No i ja mówię, gdzie pani była, nie? A ona tak na mnie patrzy i mówi... No pani... A ja... Nie pamiętałam jej. Nie pamiętałam tej klientki, rozumiecie to? I ona przyszła po 2 tygodniach, bo ona chyba to miała na wakacje, przyjechała opalona, z rozpuszczonymi włosami i ja jej w ogóle nie poznałam, bo to była klientka, która pierwszy raz była u mnie i pierwszy raz sobie robiła paznokcie i tak, no wiecie, dopiero tak zaczynacie czaić klientki, jak tak któryś raz przyjdzie, jak jest ich bardzo dużo, więc takie faux pas sobie zrobiłam. No ona przyszła na ściągnięcie tych chyb. Żałowałam, bo miała taką piękną płytkę, tak mi się przyjemnie robiło jej paznokcie, no ale nie potrzebowała tego, więc tylko na wakacje sobie zrobiła. Dobrze. Manikier po 2 tygodniach, lakier z jednej ręki już usunięty. Hoho, tak jakby nie było widać. Mamy tutaj cudowne ombre. Cudowne, farbkami, tak, bo ja wtedy chyba farbkami robiłam. I z tego co pamiętam, to całe odpadło. Całe płatami. Ogólnie paznokcie takie... Czyli co, była ten reklamacja? Nie pamiętam już. Wiem tylko, że był ja tylko pamiętam epizod, że jakieś ombre odpadło i nie wiem, czy to nie było te, bo wtedy mi się mega podobało. Tak lekko na ukos. No fakt, że tutaj kropeczek widać, jak ja pierdzielę. Miałam za grubą gąbkę. Ale ogólnie zobaczcie, kształt w porządku. Nie wiem, czy to nie była taka do mycia naczyń. Wiecie, no to tak sobie człowiek radził. Jak nie wiedział, nie chodził na szkolenia, a za bardzo czasu tam też nie miałam, żeby coś potrenować. Wieczorami siadałam, oglądałam już tam jakieś prace, paznokcie, ale to już gotowe. Jakoś tak nie wiem dlaczego. Aha, w sumie oglądałam YouTube'a coś tam, ale bardziej tak technicznie oglądałam YouTube'a. Grega, tak, Young Niles i tak dalej. No ale zdobienia. I kolejny raz to samo zdobienie, tylko uwaga, tym razem zmiana. Granat z taką fuksją, soczyste obydwa kolory, plus nasz ulubiony oset, ja to chyba nazywam oset, albo jakaś klientka tak nazwała. Tylko teraz zmiana, że to zdobienie jest na 2 paznokciach obok siebie. Dlatego zobaczcie, jak tutaj jest, to tak ładnie dłoń tak ułożona, o tak, no to ładnie to widać, nie? No i powiem wam, nie mam się do czego przyczepić, jeżeli chodzi o te paznokcie. Skórek nie widać, bo są zalane dużą ilością oliwki, ale ogólnie patrzcie, kształt taki sam, no w miarę. No. Widzę takie drobne niuanse, ale ogólnie jest całkiem. No ten mógłby być mniej migdałowaty w stosunku do tych 3 pozostałych, ale tak ogólnie całkiem przyzwoicie. Białe jajeczka. Założę się, że przedłużanie. Założę się. White velvet. Nie napisałam, ale już jesteśmy dalej, 10 wrzesień. Nie napisałam, ale tak mi wygląda to trochę na przedłużanie, bo strasznie grube są te paznokcie. Kształt jakiejś tutaj tragedii większej nie ma. Grube, bo czasami tak mówisz na kuloczelędach, ja mówię, jakie grube. No grube są, widzę to. Ja nie umiem tego teraz wam tutaj tak trochę popiłować. Jakby był paznokieć z boku pokazany, to ja bym to fajnie tak popiłowała w sensie graficznym, ale tutaj... Nie wiem, jak to tutaj ukazać. No wiem, że są mega grube. Powinny być cieńsze. Niektórzy powiedzą, no tak jak Przemek, gdzie one są grube? Uwierzcie mi, jak kiedyś też nie wiedziałam, jak prawidłowo powinien wyglądać paznokieć. Pokazałam instruktorce paznokcia i mówię, a teraz są fajne, nie? Już nie są takie grube, jak wcześniej ona. Grube. O ja. Nie. Są, więc tutaj to jest taki proces, który każda stylistka musi chyba przejść. Chociaż nie, że musi, no ale większość przechodzi, że z tej grubości musimy schodzić, bo często się po prostu boimy, że coś się złamie, że będą zbyt, wiecie, paznokcie zbyt liche, czyli takie, że puknie, że się złamie. A to wszystko kwestia tego, żeby odpowiednich produktów używać, mieć grubościomierz, zmierzyć ile w stresie jest paznokcia, w strefie stresu, ile jest milimetrów paznokcia i wiedzieć, gdzie możesz sobie z tej grubości uciec. To jest mega ważne i tego wcześniej nie wiedziałam i byłam po prostu jak dziecko we mgle. Tu se podpiłuję, dobrze jest. Okej. Okay. Dobra, lecimy dalej. 23 września! Zbliżamy się do 3 października. O, fajne paznokcie. Fajne różyczki, tu powiem wam nawet, no dobra, nie fajne.
Ale tak pierwszy look było, o, fajne, fajne, a potem tak patrzę, no nie. No nie. Znaczy, zaczynałam dobrze, ale... Dobra, nie jest źle, ale teraz po prostu robię inaczej te płatki. Kolor fajny, fajnie nałożony, jak na taki pastelowy odcień beżu, co jest... Większość stylistek paznokci się ze mną zgodzi, że to są trudne do nałożenia kolory, żeby było ładnie, żeby nie pogrubić za bardzo paznokcia, no i żeby po prostu nie były takie beczułkowate. Dobór kolorystyczny fajny, bo mamy taki koral, mamy taki jasny beż, fajnie to wygląda, róże są w koloru tego, który jest wreszcie paznokci, więc tak całkiem elegancko wygląda. Kształt też nie jest najgorszy, skórek nie widać, wyglądają ok, chociaż mogłabym się zdziwić, gdyby tej oliwki nie było. Dalej. Grejpfrutowy sorbet żel platino-satynowy, czyli mamy koralowe paznokcie, błyszczące platynowe paznokcie w kształcie kwadrata z cyrkoniami i powiem wam szczerze, że całkiem przyzwoity ten kwadrat jest. Zobaczmy tutaj teraz. Całkiem przyzwoity, nawet do skórek dojechałam. Nawet długości takie w miarę znośne. Jeden paznokieć tylko jest za długi w stosunku do reszty. Ciekawe, czy już zgadłaś, czy nie. Ale już wam pokazuję, ten jest trochę dłuższy od reszty. Albo jest po prostu troszeczkę szczuplejszy od reszty, przez co tak może wyglądać to. Ale ewidentnie dla mnie, jak sobie tutaj bym zmierzyła teraz ten paznokieć i ten paznokieć, to dla mnie ten jest krótszy. Ja ten taki trochę za długi w stosunku do reszty. Troszeczkę zjechałam boki przy tych środkowych, bo jest tak, nie, on powinien raczej tak bardziej iść. Ten paznokieć, ten też. No, i wtedy by pasował do reszty. No, troszeczkę tak chyba chciałam wyszczuplić. Ja pamiętam, że chyba jeszcze na tym etapie w ogóle nie patrzyłam na paznokcie klientki z perspektywy klienta. Dopiero zaczęłam na to patrzeć od pewnych paznokci, od jednej klientki. Jedna klientka, o, to była świetna klientka w takim znaczeniu, że ona patrzyła na te paznokcie ze swojej perspektywy. Wiecie, że jak piłujemy, fajnie, fajnie, zawsze trzeba sobie odwrócić, żeby zobaczyć, jak z drugiej perspektywy wyglądają, według osi palca paznokci. I ona to tak widziała. I ona mi mówiła, ej, tu masz multkę. A ja tak patrzę, bo ja ślepa, nie tak, tylko tak. Paznokcie od frontu. I już takie coś tu, o, co ja w życiu. Tylko tak. I ona mi mówi, multka. A ja, no gdzie? I wiecie, co zrobiłam? Wstałam, poszłam za nią, schyliłam się tak, jak ona ma tam głowę i mówię, ty faktycznie. I od tego momentu zaczęłam patrzeć z innej perspektywy na paznokcie. Od perspektywy klienta. I to mi po prostu mega pomogło. Przy kwadratach, ogólnie przy kształcie, przy frenchu, malowaniu frencha. No po prostu to mi tak... Ło! Niesamowicie pomogło. Więc to mogę powiedzieć, że to dzięki tej klientce zorientowałam się, że w ogóle coś takiego można robić. Jak to jest ważne. Dobrze, lecimy dalej. Dalej 23 września, mamy tutaj króciutkie, naturalne paznokcie, nie wiem czy to żel czy hybrydy, wyglądają całkiem przyzwoicie, ładne zdobienie, bardzo subtelne, taki wygląda trochę jak naklejka, no i kształt, przepraszam, taki całkiem też przyzwoity, chociaż mogłabym bardziej iść w kwadraty, na przykład, zobaczmy. Na przykład, jeden z tych paznokci tutaj wygląda mi za bardzo, jest taki tu zaokrąglony, a zobaczcie, tu raczej są takie miękkie kwadrato-owale, tak? A ten idzie bardziej w taki okrągły kształt. Ten też troszkę, no chociaż no, wystarczy czasami troszeczkę naprawdę tutaj podpiłować, żeby ten kształt był w miarę jednakowy. No ale ogólnie jest tak całkiem przyzwoicie. Mało chłosty, następne paznokcie. Manikier hybrydowy anielski pył, 23 września i... To jak zwykle są dłonie mojej siostry i króciutkie owale, bardzo sympatyczne, świecące paznokcie. Powiem wam, że no za bardzo się nie mam do czego przyczepić. Jedna rzecz, ten paznokieć jest tylko troszeczkę za długi w stosunku do reszty, bo jak sobie popatrzę na ten środkowy, no to faktycznie ten serdeczny może troszeczkę odstawać z długości. A tak to powiem wam, że no nie mam się do czego przyczepić, bo... Całkiem, no oliwka ściekająca. Okej, lecimy dalej. Mamy paznokcie kolejne
wzmocnione żelem naturalne, paznokcie jednej z blogerek, z którymi się przyjaźniłam na tamte czasy bardzo mocno. I to są bardzo delikatne paznokcie, krótkie, owalne. Z tego co pamiętam, właśnie z tych paznokci przechodziłyśmy w coraz to dłuższe, bo Monika tu bardzo lubiła krótkie paznokcie wtedy. No ale chyba wyszłyśmy, z tego co pamiętam, w efekcie końcowym na takie dość pokaźne paznokcie. No i co tutaj mamy? Mamy jasną szarość, trochę jakiejś poświaty brokatowej. No, całość wygląda całkiem przyzwoicie, ładnie, fajny kształt. Skórki troszeczkę gdzieś tam poszarpane, ale delikatnie. Więc ogólnie całkiem. Mała chłosta, mała. O! Tak! To jest to! To są te paznokcie z filmiku. Będzie następna? Nie. Bo myślałam, że będzie jeszcze jakiś inny, chyba że... Że będzie jakieś inne ujęcie tych paznokci. To są paznokcie i zobaczcie, nawet jest światło inne niż u reszty, bo tu wszędzie jakaś brzydka poduszka, coś tam, a tu mamy mój stolik i jest światło studyjne. Wtedy jakieś lampy chyba miałam. Co to były za lampy przemysłowe? Nie wiem, tam było dużo chyba lamp. Tam jakieś lampy były takie... Są boksy, coś takiego, no. Coś takiego już takiego bardziej pro, wiecie. Bo jak nagrywamy, no to oświetlenie musi być bardzo... mocne, żeby było tutaj dobrze widać. Ja tutaj mnie otacza raz, dwa, trzy, cztery, pięć lamp, sześć. Popatrzyłam na nie i teraz jestem ślepa. Więc tam też coś w tym stylu było. Może nie tak mocne jak tutaj, ale się działo. Była kamera na czole, a resztę opowiem jak przejdziemy do tego filmiku, bo mam już tutaj go naszykowany. Nie wiem, czy teraz o tych paznokciach opowiadać, czy w trakcie filmiku. Dobra, może w trakcie filmiku przejdźmy do niego. Jestem tutaj na moim profilu, na kanale na YouTubie, Salon z Pazurem, tylko te filmy są wszystkie ukryte, bo już ten salon nie istnieje w Rybniku. Ale filmy są i je tutaj odtworzę. Salon z Pazurem, korekta paznokci żelowych dłonie jednej z blogerek Fluo Fashion. Lecimy. Chciałabym od początku, nie wiem czy to się włączy mi od początku i włączymy na całość. Zaraz wam pokażę datę. 3 października. Jakiś kalendarz. Nie wiem co tutaj popisałam. A nieważne. Przejedziemy do początku. Powiększę. Nawet wam wyglancuję ten ekran, żeby nie było. Przemysławie Szmatka. Dobra, nie trzeba. No i sama jestem ciekawa, ile ten filmik trwa? 3 minuty 37? A, jedziemy. Widać wszystko dobrze? Teraz. Gotowe? Z głosem? Chcecie głos? A włączę wam głos. Jak będzie sama muzyczka, to wyłączę. Ajajaj. Co tu za pre... za fres! Ale pochłaniacz to chyba rozpylacz. To jest z boku kamera. Ale nawet śmigał ten fres. No dobra, nie jest najgorszy. Ale namachałam się. Benek by to raz, dwa ściągnął. Jakiś cienki taki. O, mój ksenogzik! Mister Milano, przybornik, ale uwalony, święty panie. A co to za frez? Aha, tym to zamiast łysego teraz. Ale muzyka, powiem wam. Kolejny paznokieć, ściągam kolor. Tu jest pół na pół przedłużanie. Trochę wolnego brzegu, trochę przedłużania. Pozcinane od spodu paznokcie. O, mamy żel. I teraz jest widok z tej kamery, którą mam na czole. I mam lampkę UV z Mister Milano. LED, przepraszam. Pilnik. Co tu mamy wzór? Ej, one stroke'i! Pożelowałam sobie, teraz piły, ale podcinam! Boli mnie to. Ładna czerwień. Nie ma ostrości. No to jedź tam do tych skórek! Jaki mam fartuszek, Mister Milano. O, widzicie aparat?
A to nie wiem, skąd była ta kamera. Coś się wiecie rozlało. Jakie podcięte paznokcie, o święty panie, plaskacze. A teraz farbkami maluję. Widzicie, woda, pędzelki, to jest farbka. Tu jest farbka, Mr. Milano. Co tu jeszcze mam w tle? Ale długim pędzelkiem malowałam, teraz już bym to inaczej zrobiła. Ale uwalony pochłania, Jesus. Co ja maluję tutaj? Aha, Diamonda. Ale grube linie. No dobra, no. A tutaj co? Aha, szanelkę, widzicie? Uf, dobrze sobie nie zrobiłam screena. W tle jest szanelka. Ciekawe, jak mi wyszło. Ale mój Xenox to na serio, na tą ilość klientek, jaką miałam, to naprawdę no nie do zdarcia był. Ale odrosło, matko. Ale krzywe, Jesus. Wiecie, co mnie interesuje, bo tu już jest koniec tego filmiku. Ja chcę tylko przejechać, zobaczyć ujęcia na moją frezarkę i jakie tam są frezy, czym ja robiłam skórki w ogóle. Czym ja robiłam skórki? O, nie ma ostrości. Nie, po prostu mi się filmik musi Buferuje się paznokcie! Zbuforować! Jejuś. Bardzo mnie to ciekawi. Czym ja robiłam skórki, żeby były takie daremne? Dwa razy tu kliknij i przegnij. Nie, bo jeszcze przyjadę Przemysławie i co? Teraz zrobię print screena. Poczekam, aż to się załaduje. Nie, tam nie ma nic do skórek. Tylko mi nie mówcie, że nie używałam frezu do skórek. Jesus! One w ogóle nie były robione niczym. Nie! Dobra. Mam dość po prostu. Mam dość. Dajemy filmik online? Nie! Nie, absolutnie. Nie, 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 nie. Moi mili paznokcie są brzydkie, krzywe. Znaczy, ja byłam wtedy z nich oczywiście dumna, tak? Co ja to nie od, tutaj nie odwaliłam? Jakie paznokcie, tak? Znaczy pomysł fajny, gorzej z wykonaniem, że tak powiem. Więc no, doczekaliśmy się, moi mili, tego filmiku, doczekaliśmy się. Na tym skończmy ten odcinek, bo po prostu już więcej nie zdzierżę. Zobaczymy, co nas czeka w 7 odcinku. Dziękuję każdemu za łapki. Dzięki temu szybko te filmiki, następne te odcinki wpadają. Dziękuję Ci za poświęcony czas. I co? I widzimy się w następnym odcinku. Pa, pa! Hola, hola, jeszcze parę bardzo ważnych rzeczy. W tym miejscu znajdziesz całą moją wiedzę opakowaną w formie wideo. W tym miejscu możesz zostawić suba. Pamiętaj, im więcej subów, tym więcej materiałów wideo. A więcej materiałów wideo, które już zostały nagrane, znajdziesz w tym miejscu. A pozwól teraz, że ja spocznę i wymyślę dla Ciebie kolejny odcinek.